Witam panie, witam panów członków Rady Dzielnicy Siódmej, witam gości przybyłych na naszą sesję. Stwierdzam obecność państwa radnych w liczbie zapewniającej kworum. Otwieram 50. sesję Rady Dzielnicy Siódmej Zwierzyniec. Szanowni państwo, do protokołu z ostatniej sesji wpłynęła jedna poprawka. Została ona przeze mnie, sprostowanie została uwzględniona. Zdał się błąd. Nie został oznaczony wstrzymujący się głos pana radnego Kwarciaka przy uchwale dotyczącej budżetu Gemnicy. Także ten błąd został skorygowany. Zatem stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy został, uważa się za przyjęty i przechodzimy do procedowania dzisiejszej sesji. Zaczynamy od ustalenia porządku obrad. Tradycyjnie, szanowni państwo, mamy sporo projektów uchwał do wprowadzenia. ...567 dróg macie państwo, ten, który otrzymaliście, który był wprowadzony na 10 dni przed sesją, czyli zaczynamy od druku 568. Tak. Szanowni państwo, kto z państwa jest za wprowadzeniem pod dzisiejsze obrady druku numer 568? Proszę trzymać. 5, 6, 7. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 569. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 570. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 571. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 572. Kto jest za wprowadzeniem druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 573. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 574. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 575. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk jest jeszcze następny. 565. Momencik. Proszę poczekać chwileczkę. Druk numer 576. Kto z państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 577. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 578. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Rozumiem, że pan radny chce jeszcze uzupełnić porządek obrad. Tak, druk numer już złożyłem, tylko uchwalę przed sesją. To jest taki problem w Excelu, jeśli znacie, mogę nie mogę na to powiedzieć. To jest znak. Krzyśmy, możesz tak mówić. Akurat to was... A co tak się zaczęło? Świeci czerwona ramka, awaria i... Czy się widzą? Dokonują. To Marek zrób ty tak. To zepsuł. Nie mówię, nie będę zobaczył. Proszę, nie ogłaszam przerwy, ale czekamy. Panie przewodniczący, z końca stołu jest taki wniosek, żeby obciążyć kosztem naprawy, ponieważ jest to publiczne. Czego ostatni raz chcę robić? Tak jest. Ale ja podpisuję się pod tym projektem.
Dla
Szanowni Państwo, czy jesteśmy gotowi do przejścia do głosowania o uchwalenie tego projektu uchwały? Kto z Państwa jest za wprowadzeniem druku nr 579 pod dzisiejszą obrady? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę Państwa, ustaliliśmy porządek obrad. Zatem przechodzimy do druku numer. Bardzo proszę o ciszę. Proszę Państwa, czy możemy już obradować?